Stoimy przy ulicy Akademickiej w sąsiedztwie zespołu szkół ogólnokształcących numer 4, mieszczącego zarówno szkołę podstawową numer 2, jak i liceum ogólnokształcące numer 4, a także przedszkole samorządowe numer 15. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie naszych bialskich dzieci, uczniów naszych szkół i przedszkoli. Dlatego właśnie przed przejściami dla pieszych na ulicy przed szkołą czy przedszkolem zamontowaliśmy progi zwalniające, mające kształt poduch, które wymuszają na kierowcach zwolnienie do prędkości 20-30 km na godzinę. Co ważne, szerokość tych poduch pozwala swobodnie przejechać nad nimi pojazdom o szerokim rozstawie osi, takim jak autobusy, co wyklucza powstawanie uciążliwych dla mieszkańców znajdujących się w pobliżu domów drgań. Te rozwiązania wprowadzamy przy tych szkołach, które położone są przy bardzo ruchliwych ulicach. Na ulicy Akademickiej, na ulicy Królowej Jadwigi przy Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 9 oraz na ulicy Orzechowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkole Podstawowej nr 6. Podobne rozwiązanie znamy w Białej Podlaskiej, gdzie przy Szkole Podstawowej nr 6 na ulicy Leszczynowej od wielu lat leżą tak zwani śpiący policjanci, wygradzając ten odcinek drogi, na terenie którego położone są przejścia dla pieszych, właśnie umożliwiające dzieciom dotarcie do szkoły. Zwracam się do wszystkich Państwa, nas jako kierowców poruszających się samochodami po mieście. Pamiętajmy, że od naszego rozsądku, od naszej rozwagi zależy zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu, także tych najmłodszych.